Siemanko, ja jestem Lucek. To jest Need for Speed Rivals. Dzisiaj będziemy testować ostatni samochód z Movie Car Pack, coś takiego, DLC do właśnie tej gry, czyli GTA Sprano. Mam nadzieję, że samochód przypadnie wam do gustu, bo mi nie przypadł za bardzo. Ale zaraz wam wszystko opowiem. Zapraszam. No i dobrze, to jest właśnie GTA. To nie jest Grand Theft Auto, tylko po prostu GTA Sprano, tak się nazywa ten wóz. I w sumie był dosyć mocno eksponowany w filmie Need for Speed Movie. No ale nie o filmie dzisiaj będziemy rozmawiać. Najpierw zobaczmy sobie. Nie wiem czemu, ja zawsze maluję felgi na czerwono. Znaczy wiem czemu, po prostu tak wygląda zajebiście. Zobaczmy sobie najpierw winyle i barwy. Jakie mamy tutaj możliwe do wyboru gotowe malowania dla tego samochodu. I pierwsze to jest takie, drugie jest takie. Jakaś ryba, cholera wie co to jest. I trzecie to jest takie, ale wiecie co, weźmy sobie tą rybę. Nie tak ostro, tak się nazywa te malowanie. O, w sumie teraz możemy sobie samochód obejrzeć troszeczkę dookoła. No i nie wygląda to aż tak źle. Okej, dobra, nie będę komentował tego jak to wygląda. No i okej, jestem na miejscu, mam przepiękne malowanie samochodu. Z wyglądu samochód, tak jak mówiłem, niespecjalnie mi się podoba. Z tyłu jest jakiś taki dziwny, wiecie? Jakieś, nie wiem, no dziwne ma te kształty. Z przodu jest w miarę okej. Przypomina mi trochę, ja wiem, Jaguara jakiegoś z tych nowszych takich. Ale tył jest skopany trochę, według mnie. No, ale to jest moja opinia. Mamy tutaj próbę czasową. Zobaczmy, kto jest pierwszy. Pierwszy jest McLaren P1. Czas to jest 3 minuty 0,4 sekundy. Będzie ciężko tym bardziej, że naprawdę GTA nie popisuje się tutaj specjalnie jakoś osiągami. W ogóle ten samochód nie wyróżnia się niczym specjalnym według mnie na tle innych wozów w Need for Speed Rivals. Jest po prostu takim przeciętniakiem i nie prowadzi się nawet jakoś szczególnie dobrze. Może po ulepszeniu będzie dużo lepszym wozem, natomiast mamy też wersję policyjną i tą także przetestujemy. Zobaczymy, zobaczymy po prostu, jak GTA poradzi sobie, jak będzie sobie radzić na wersji policyjnej, która jest dużo, dużo szybsza niż ta dla rajdowców. Myślę, że oczywiście będzie dużo, dużo szybciej, dużo lepiej. Prędkości maksymalnej nawet jeszcze nie sprawdzałem do tego samochodu, dlatego że większość czasu jeździłem po prostu tymi dwoma poprzednimi, dwoma pozostałymi wozami z DLC Movie Pack. Ale na Sprano jakoś się specjalnie nie skupiałem. W ogóle nie wiem, czy czytam dobrze nazwę tego samochodu. Pewnie zaraz lingwiści się tutaj do mnie przyczepią i powiedzą: Lucek, ty gamoniu. No ale przyzwyczaiłem się do tego i szczerze mówiąc, mam to troszeczkę w dupce, ale czas chcę pobić, to jest moja. Pościg z niebem. To jest mój cel na teraz. Myślicie, że się uda pobić czas, który ktoś zrobił w McLarenie P1? W samochodzie, który zresztą chyba przyspiesza najlepiej w tej grze. No będzie ciężko, tym bardziej, że takie to naprawdę nie ma jakichś specjalnych osiągów, ale podejrzewam, że wersja policyjna będzie dużo, dużo lepsza. Ledwo osiągnąłem z górki 300 km na godzinę, to jest tragedia. Samochód zalicza się raczej do tych pierwszopoziomowych. No i nawet nie brzmi jakoś szczególnie, no, jest to typowy rivalsowy wóz, niczym nie wyróżniający się właściwie. Poza tym, że możemy sobie wkleić rybę na drzwi i sobie jechać z rybą, z kolorem, znaczy z malowaniem ryby na drzwiach. Także to jest naprawdę chyba jeden z największych plusów w tym właśnie samochodzie. I wspaniale, właśnie pojechałem sobie naokoło, z czego się bardzo cieszę, bo pominąłem sobie pult kontrolny. Zresztą nie ma czego żałować, tak naprawdę nigdy w życiu bym nie pobił tym samochodem rekordu, który zamierzałem pobić, dlatego w każdej chwili mogę sobie opuścić wydarzenie i tyle. Mamy tutaj konfrontację, będziemy się ścigać z Ferrari i zobaczymy, czy uda mi się wygrać.
Ferrari ma zdecydowanie lepsze osiągi niż te GTA. Zobaczcie, nawet na Nitrze ledwo co doganiałem ten samochód. Udało mi się jakoś tam przegonić, ale to naprawdę był chyba łódź szczęścia. Oj, 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 oj. Widzieliście, jakie chamstwo jest w tej grze. Ale chamstwo zamierzone, bo... O, fajnie, jeszcze pojechałem. Chamstwo zamierzone, bo wszyscy przeciwnicy komputerowi dosłownie zawsze nas tutaj spychają. Ale to jest fajne, mi się to podoba. Natomiast nie podoba mi się to, że podczas gdy jesteśmy rajdowcem, bez przerwy przeszkadza nam policja. A czasami chciałbym sobie po prostu posłuchać soundtracka. I żeby tak zrobić, muszę po prostu grać policjantem, bo jego nie ściga policja i nie zmienia mu się ta głupia muzyczka, która mnie po prostu irytuje, denerwuje, wkurza i wnerwia. Fantastycznie. Wykonujemy kolejne zakręty w bardzo wolnym GTA, ale poczekajcie chwileczkę, może spadaj porszawko. Kurczę. Zostały mi 2 km. No i też zauważyłem jedną taką rzecz tutaj w Rivalsie, a mianowicie taką, że przed metą, tak gdzieś nie wiem, 500 metrów przed metą, gracze komputerowi znacznie zwalniają. I chyba zaraz wam to udowodnię. Chociaż nie, już przejechał i wygrał prawdopodobnie. Ale jak jesteśmy tak niedaleko właśnie przeciwnika, to zdecydowanie widać takie zwolnienie, tak? Gdzieś tam on niby nagle się rozbije i tak dalej, i tak dalej. Okej, teraz myślę, gdzie by tu pojechać do najbliższej kryjówki i musimy sobie zjechać z tego zbocza tutaj. Przy okazji pokażę wam, jak samochód spisuje się na zakrętach, a spisuje się dobrze, tylko i wyłącznie dlatego, że jest wolny. Bo też jakiejś specjalnej przyczepności a la Sesto Elemento tutaj nie ma. Więc po prostu prowadzi się tak typowo rajwalsowo. Okej, zdobyłem jakieś sobie tam punkty, nawet 13 tysięcy. Ale zmieńmy na karierę policjanta, na karierę gliniarza, gdzie mamy do wyboru aż 3 modele GTA Spano. Aha, fajnie, że mówiłem Sprano, a to jest Spano. Ha! Tak mówi, tak, ja wiedziałem, że ja coś zawsze przekręcę, to jestem ja po prostu. No dobra, to weźmiemy sobie wersję z najlepszym przyspieszeniem i zobaczymy, czy może się tutaj równać na przykład z Sesto Elemento, które ma niebo lepsze przyspieszenie niż, proszę was, te GTA. Spano, nie Sprano, tylko Spano, Boże. Co za kompromitacja, cały film mówiłem. Sprano, to jest Spano. No dobrze, to co, próba czasowa, czy może jakaś szybka reakcja? Może być, dajmy sobie tą szybką reakcję, kogoś może uda się pobić, chociaż wątpię w to. Rozpoczynamy szybką reakcję. Patrol w GTA Spano. Spano, tak, ludzie. No i tutaj już osiągi są zdecydowanie lepsze niż w wersji dla rajdowców. Jest to także najszybsza wersja, najlepiej przyspieszająca, może tak, dla policjantów, dla gliniarzy. Bo wersja tajniaków po prostu trochę lepiej się prowadzi. O, rozpoczął się pościg, fajnie, tylko że mnie pościg nie interesuje, mnie interesuje szybka reakcja. Sprawdzimy, czy w ogóle będę mógł kogokolwiek pokonać tutaj. Jak myślicie? Tym właśnie GTA, no nie wiem, może być ciężko. No ten samochód naprawdę nie popisuje się niczym szczególnym. Może to jest też trochę dlatego, że jest dedykowany dla niższych klas samochodów. Ale na multiplayerze totalnie nie liczy się, jaki masz samochód, bo graczy dobiera ci i tak z zupełnie losowych, więc nie zdziw się, jak będziesz grał po prostu w Rivalsa i nagle wyskoczy ci Kenny Zek 121, który nawet dla wersji rajdowej osiąga prędkość ponad 400 km na godzinę luzem. Okej, mamy jeszcze 800 metrów. Zdaje się, że to już będzie koniec tej mordęgi z tym samochodem. Dosłownie mordęgi, bo jazda takim wozem nie jest niczym przyjemnym. Osiągnąłem jakiś tam czas, nie był to najlepszy.
Natomiast udało mi się osiągnąć złoty medal. Wspaniale. Możemy to osiągnąć nawet najwolniejszym samochodem w tej grze. Kurde, ja nie wiem, czy nawet Tykitanie jest najwolniejszym samochodem w grze. Kurczę, bez kitu. No dobra, no to było GTA Spano, nie Sprano, tylko Spano. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli chcecie więcej z Rivalsa, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, hej!